and clean their boxes. I czyszczę ich boksy. Ok, później miałam dużo takich zdań o tym, co ja myślę na temat tej pracy. I think the job is challenging, it's a little boring, it's satisfying, it's motivating. Znowu, te cztery proste, krótkie zdania ja mogę zrobić w jedno zdanie. Dwa wyrażenia u mnie są na tak, a dwa są na nie. To znaczy, że tu będę mogła wstawić but, czyli ale. Jest takie i takie na nie, ale takie i takie na tak. Za to pomiędzy tymi wyrażeniami odnoszącymi się do jednego jakby tu minusa, a tu plusa, mogę powstawiać andy. Czyli jest challenging and a little boring, satisfying and motivating. Tu jest taka i taka, przeciwstawiam, ale jest też taka i taka. Zobaczcie, jak to łatwo zrobić. I think this job is challenging and a little boring, but also very satisfying and motivating. Proste? Proste. Naprawdę nie ma tutaj wielkiego problemu. Znacie and, znacie but, znacie also. Dlaczego tego nie połączyć? Natomiast ja oczywiście nie dałam za wygraną i nie poprzestałam na tym, tylko jeszcze chcę czytelnikowi wytłumaczyć, dlaczego według mnie ta praca jest challenging i a little boring. Bo zostawienie tego zdania tak samego sobie bez wytłumaczenia, no będzie trochę słabe w takim tekście. Raczej dobry writer by to wytłumaczył. A zatem zobaczcie, co ja wymyśliłam. It's challenging and boring because brushing a horse takes a very long time and it is tiring. Czyli ta praca jest challenging i boring, tak, wymagająca i nudna, ponieważ czesanie konia zabiera dużo czasu i jest męczące. Mhm. Zawsze jakieś wyjaśnienie. Zobaczcie, co zrobiliśmy dalej. Później miałam zdanie, cleaning the boxes is difficult. I don't like the smell of the boxes. Skoro jestem przy wyjaśnianiu, dlaczego ta praca dla mnie ma minusy, czyli jest challenging i boring, to dlaczego właśnie teraz, logicznie, żeby praca była spójna, nie wstawić tego, tych zdań tutaj, tylko oczywiście ulepszonych. What's more, zobaczcie, znowu fajna konstrukcja. Mówiłam o tym, że praca ma minusy i teraz dam co więcej, czyli ma jeszcze kolejne minusy. Używajcie takich rzeczy. What's more, cleaning the boxes is difficult and exhausting. And I don't like the smell. Widzicie, to są te zdania, tylko połączone z and. I mamy what's more. It's awful. Jeszcze dopisałam, że ten zapach jest okropny. No bo skoro znamy przymiotniki i określenia jakichś rzeczowników, dlaczego ich nie użyć? Mamy tylko za to więcej punktów. I like the contact with the horses. Czyli teraz zaczęłam mówić, co ja lubię. Feeding the horses is easy. Karmienie konia jest proste. No to przeciwstawiam teraz tamte minusy tym plusom, że pomimo tamtych minusów są jednak plusy. No to jaki fajny spójnik, jakie fajne wyrażenie mogę tutaj zastosować, skoro coś było na nie, a teraz chcę powiedzieć jednakże coś jest na tak. No właśnie, znamy however. Znamy however, używajmy go. However, I like the contact with the horses and feeding them is very easy and nice. Zobaczcie, żeby tych wszystkich konstrukcji możecie użyć. Wy tutaj na przykład zamiast cleaning boxes is difficult mogliście na przykład napisać, że pojechaliście na obóz żeglarski i cleaning the yacht is difficult, tak? Czyszczenie jachtu jest trudne. Więc konstrukcje możecie zostawić sobie te same, tylko wypisać jakieś inne rzeczy i później te konstrukcje ulepszone działają Wam tak samo jak znalazł.
Ostatni podpunkt naszej pracy to było: In the future I want to be a horse trainer. I want to be a horse trainer because I like horses. I wiadomo, że lepiej takie dwa zdania połączyć, nie rozdzielać ich. I jeszcze zastosowałam coś, co nam podpowiedzieli. I'm dreaming of being a horse trainer in the future because I love horses. Nawet zamiast like jeszcze dałam love. I wy możecie, nie musicie użyć tego, co ja w tym momencie, I'm dreaming of. Możecie użyć każdej z tych tutaj konstrukcji. No i ja nie byłabym sobą oczywiście, gdybym jeszcze czegoś nie dodała, żeby ten mój blog nie był dłuższy, ładniejszy, lepszy, więc I can't wait until I will have my own horse. Nie mogę się doczekać, aż będę miała swojego konia. Ja pojęcia nie mam o koniach, więc nie wiem, czy pod względem merytorycznym ten tekst jest napisany dobrze, ale na pewno jest napisany dobrze pod względem językowym i takim, żebyście mieli jak najwięcej punktów. Więc naprawdę wysyłając do mnie Wasz dzisiejszy blog, Waszą pracę domową, skorzystajcie z tych zdań, pozamieniajcie tylko jakieś niektóre składniki, tak, niektóre elementy i konstrukcji zdań możecie używać dokładnie tych samych. Dzięki temu się ich uczycie, zapamiętujecie je. A zatem homework. Write the blog entry in your notebook using your notes in exercise 5 and some of the phrases from the box. Czyli po prostu piszemy bloga o tym, co było w poleceniu w ćwiczeniu 5, czyli jesteś na obozie jakimś letnim i tam podejmujesz swoją pierwszą pracę. Używacie wstępu. I'm here at summer camp. Let me tell you all about my job. Później piszecie nasze zdanka, tylko w swojej własnej wersji. Wszystko w języku angielskim, wszystkie pisma mają w polskim też. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wstęp mamy, rozwinięcie mamy, a zakończenie, no na pewno jako autor bloga musicie się na koniec po prostu podpisać. Nie używajcie tylko tutaj rzeczy z naszych listów czy maili, których się uczyliśmy, tych zakończeń, bo to nie jest ten tekst, to jest blog, a nie list czy e-mail, a zatem musicie jakieś swoje zakończenie wymyślić. No i co? I mam jeszcze dla Was tips, czyli podpowiedzi. Na pewno najważniejsze, jak zawsze, jak za każdym razem, opisz wszystkie trzy kropki. Nie zapomnij o którejś kropce. Najlepiej jeszcze rozwiń te podpunkty. Postaraj się użyć wyszukanego słownictwa i ciekawych zwrotów. To Wam też zawsze mówię. Sprzedaj się. Zamiast jakichś oklepanych słówek użyj synonimów. Na przykład zamiast good użyj amazing. Zamiast bad użyj awful lub innych ciekawszych. Używaj spójników i łącz zdania pojedyncze w zdania złożone. To, o czym Wam cały czas mówię. Używamy but, and, also, however i tak dalej. Po napisaniu przeczytaj pracę. To też jest zawsze kluczowe, bo często, właściwie w każdym Waszym piśmie, które mi przysyłacie, pojawiają się takie błędy, które naprawdę jesteście sami w stanie skorygować, jeżeli tylko przeczytacie swoją pracę po jej zrobieniu. Więc uważajcie na budowę zdań, żeby konstrukcje zdań w danych czasach były dobre. Musicie, jeżeli nie pamiętacie, jak w danym czasie się robi zdanie, zajrzeć do zeszytu, przypomnieć sobie konstrukcję i według schematu, według konstrukcji zrobić dobre zdanie w dobrym czasie. Pamiętajcie o zastosowaniu tego, co dzisiaj było, czyli przymiotników, które się kończą na ing oraz imisłowów, które się kończą na ed. I to jest najważniejsze w tej pracy dzisiejszej, przecinki w odpowiednich miejscach. Nasza wczorajsza lekcja polegała na tym, że mieliście przeczytać informacje o tym, gdzie się stawia w angielskim przecinki, a gdzie się nie stawia. Jeżeli chcecie, to przeczytajcie sobie to jeszcze raz. Mieliście z tego zrobić notatkę, mieliście przykładowe zdania napisać w zeszycie i ja tą pracę dzisiejszą sprawdzam najbardziej pod kątem interpunkcji. Jaka będzie interpunkcja? Czy przecinki są w dobrych miejscach? No i oczywiście, jak zwykle, postaraj się, żeby wypowiedź była uporządkowana, żeby zdania były logiczne, żeby jedno z drugiego wynikało, żeby to wszystko miało sens. Okay, that's all for today. Thank you. Goodbye.